Ładną mam przyjaciółkę. Dzień dobry, wieczór, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Najlepszy to jest mega kocik samolocik. No. Jesteśmy na imprezie, na konferencji prasowej Alcomaster. Jest ze mną mega kocik. Samolot. Jak ksywka, czy nie? Bardzo. A pamiętasz, my kiedyś sobie ze sobą rozmawialiśmy, czy nie? Pamiętam. Fajnie było. Przedstaw proszę piękną damę. Karolinka z Łodzi. Nie mów, ile masz lat. Nie powiem. Nie powiem. To idzie od nas już. Ale jest pełnoletnia. Tak, zdecydowanie jest pełnoletnia. A on jest pełnoletni? Poproszę, nie takie zbliżenia, nie takie duże. Za bardzo, takie są... Tak, tak. Chcesz się mierzyć? Pamiętasz, jak przymierzałaś moje okulary? Przepraszam. Ty do k***a wyglądasz jak milion dolarów. Oczywiście, dzień jak co dzień. Tak jest. No ja sobie założę okularki, bo sobie trochę wypiłem. Mega kot, samolot. Na początek zapytam cię... Czy jestem w formie? Wiem, że Tomek Cik, oglądając cię, był bardzo... Nie wiem, czy widziałeś jego relację. Nie widziałeś. Nie. No to nie będę tego... Nie. A jak to, olejnik? Nie, nie będę zdradzać w takim razie. Pewnie. Rozbieraj się. Nie za gorąco. Tylko nie do naga. Nie jestem gotowa na... Jak moja kurteczka? Piękna, pokażesz? Ja lubię kurteczki i też lalka też jest zajebiście ładna. Bardzo ładnie wyglądasz. Dziękuję bardzo. Ja sobie tak wiesz, chciałem się oderwać, czerwono, ładnie. Wow! Bang! Pięknie. Nie ma jaj. Mi się podoba. Powiedz mi, co to za kurtka? Dizajer masz, moja przyjaciółka, z nią robię ciuchy, projektuję. Ładne? Bardzo ładne. No, naprawdę się dziewczyna zna na robocie. A pokażesz mi, czy mi pasuje? Tak, ja założę. Pasuje, ja lubię czerwień. Dziękuję. Hello! Ja robię z tobą wywiad. Ale wygląda... Torpeda, k***a! Witam was serdecznie. Najlepsza polska dziennikarka. Hello! Ale pasują do ciebie ładne ciuszki. Pasują. Powiedz mi, co jeszcze masz na sobie? A dzisiaj mam też Edzier, macie akurat bluzeczka, spodnie hiszpański projektant, buty Louis Vuitton, k***a, i okulary, tutaj kręć, k***a, zobacz, Mark Jakowczyk, także się szkoliłem konkretnie, k***a, nie ma jaj, znam się na tym. Jak będziesz cały czas używać słów niecenzuralnych, to będzie pip, pip, dobra. Pip. To się ubrałem tak dyskretnie, bo nie chciałem zawstydzić konkurencji. Bo bym mógł się odwalić konkretnie. Powiedz mi, komu kibicujesz dziś? Ja kibicuję mojemu Markowi, bo Kruszel chciałbym, żeby wygrał. No ale nie ma szans. Nie ma zawodnika. Ale masz mięśnie. Kiedy zobaczymy cię w MMA? Ja go przypiję całkowicie. Ale będę właśnie. Mam być w marcu w jakiejś takiej fajnej gali. Mam się tam walić z moim przyjacielem, co prawda, z którym się pokłóciłem i go pozdrawiam. To jest, ma na imię Michał. Tyle powiem. Michał. Ale nie mam pamięci do imion. Michał. Okej, okay. Dobra. Nie było słuchać? Ja nic nie mówię. Nie, go wytniesz. Ale ładna jesteś w ogóle. A dziękuję bardzo. Ja ostatnio właśnie tak spoglądam na dojrzałe osoby, ponieważ wiesz, no wiadomo, małolatki to są właśnie zawsze dobrze wyglądają, ale my wyglądamy Wiadomo, mega kot. No i jeżeli chodzi właśnie o dojrzałe i małolaty, powiedz mi, dlaczego wybierasz właśnie małolaty? No małolaty mają pełno energii w sobie. No dojrzałe nie? Mnie też do mnie pasują. No powiedz mi, jakbym wyglądał ze starą babą? Nie wiem. Nie, z tobą wyglądałbym dobrze, zobacz. Bang. Jest, okej. Okay. Fajnie wyglądasz. Dziękuję. A ile masz lat? Dżentelmenem jesteś czy nie? Nie, jestem. Wstydzę. Nie masz czego. No oczywiście, że nie. Bo jestem, ja się szczycę tym. Nie, dumna jestem. Do ile? Z mojego wieku. 45. Ile? Wow, to Petar Dumna. Prawie, w grudniu urodził. Brałbym ją, jest pista. Polecam, mega kot samolot. Się wyglądasz. Ale co polecasz? Może nie wyglądasz. No dobra, ale wiesz, nie znasz mnie, tak? No, chciałbym cię poznać. Inspirujesz mnie. Dziękuję bardzo, dziękuję. Trochę wypiłem, także jestem cię taki mało wygadany. Ale jak będziesz na kolejnym jakiejś takiej gali fajnej, to
będę bardzo trzeźwy i będę chciał być wygadany. Powiedz mi, co cenisz w małolatach najbardziej? Że im się coś chce robić. Że nie są zamuleni, bo wiesz, dziadki to tak, wiesz, siadają, pilot, telewizor, zamuła. Ale ty tak nie masz. Ja nie mam, ja nie jestem dziadek. Jestem małolatki. A ty też. Oczywiście, wiadomo. Jesteś wygadana bardzo fajnie. I to mi się podoba, że ty właśnie, jak prowadzisz taki wywiad, to nie konkurujesz z nikim, tylko wiesz, zadajesz pytania, znasz swoją wartość i to mi się podoba. To jest ładne. Czy małolaty znają swoją wartość, będąc młodymi dziewczynami, czy jeszcze dopiero zaczynają znają, się poznawać? Znają. Ja szukam tylko te ciekawe okazy. Tak, także... A gdzie znajdujesz? O, but, but uważaj. Uważaj, bo but... O, ktoś zgubił buta. But słabej jakości. O, kurwa. Karlek! Co ty, Karlek? O, wal się, dziadu. To jest mój przyjaciel też. Dzieje się, dzieje się. Buty. Kurwa, buta zgubił. Ale ja mam lepsze, kamerzysta. Pokaż moje, kurwa. Buty latają. Nie ma jaj. Louis Vuitton. Louis, Gucci, kurwa i bej. A co, Gucci, skarpetki? A nie, Gucci. Ja bardzo Gucci. Lubię rajstopy Gucci. Gucci mam trzy gaciuszki. Nie jestem pewien. A tak delikatnie, możesz wysłuchać. Nie. Jestem wstydliwy. Zobaczymy Cię walczącego MMA. Tak. Trenujesz już? Właśnie będę miał tego samego trenera, co mój przeciwnik. Żeby były różne szanse. A tak można? Można. Dlatego, że on będzie bardzo obiektywny. No nie bardzo, ja tak nie uważam. A Ty byś kiedy poszła na walkę jakąś taką? MMA? No. Wiesz co, ja jestem ogólnie, nie lubię przemocy. Ja też nie lubię przemocy. Ja ale bardziej lubię jestem oglądać, podejść humorystycznie do tego, a po drugie chcę pokazać, wiesz, że pisze się na każdy numer. Miałem parę razy propozycje i teraz powiedziałem tak, idę. Ale ogólnie żałuję, naprawdę poważnie Ci mówię, że się trochę napiłem, bo bym był bardziej przygotowany. Dobra. Czyli przeciwnika Twojego usłyszałam na ucho. Chciałam jeszcze się dowiedzieć, czy zacząłeś już treningi w takim razie? No, dzisiaj prawie bym zaczął. Prawie. Bo jak gościu jeden f***wił. Ale nie było jeszcze, nic nie było. Także ogólnie zaczynam za miesiąc. Za miesiąc zaczynasz? Tak. Ale trenuję ciągle Alkomaster. Alkomaster. Ciągle. A jak można trenować Alkomaster? No po prostu trzeba codziennie pić tak ja. A tak da radę? Polecam picie alkoholu, tak. Tak, tylko w małych ilościach. Ale wiesz co, tak mi się wydaje, no nie wydaje mi się, taka jest prawda, że bardzo szybko można się uzależnić. Nie obawiasz się tego? Ja mam tyle, wiesz, swoich mózg, że ogólnie alkohol dla mnie jest, jakby to powiedzieć, niszowy. Mhm. Także wolę kobiety, rozrywka, muzyka. Taniec, wino i śpiew. Tak, także ogólnie tego się nie bawiam. Nie sobie żartuję, ale ogólnie czuję się odporny bardzo. Mhm. Widać, że mam kondycję? Widać. Strasznie. Czyli walka już niedługo, Alkomaster również... A zwłaszcza przeciwnika mam słabego. No Kruszel może był raz pod wpływem jednego drinka. Także zmiotę go. Chociaż może zaskoczy. Nie, on jest nieuodporniony. Kiedy się pamiętam, jak właśnie na moich urodzinach robi sobie drinka, nie wiedział, o co chodzi. Także jest rozwalony na bank. Ja jestem bardzo ciekawa całego wydarzenia i konferencji, i gali Alkomaster. Ale będzie ale się działo. Podobało? Będzie mnie oglądała? Oczywiście. A kibicujesz komu? Jemu czy Markowi? Czy Markowi? No. A wiesz co, ja... Kto wygrał? Nie, ja was wszystkich lubię, zawsze o tym powtarzam i kibicuję zazwyczaj deczko więcej temu, kogo dłużej znam. A kogo dłużej znasz? Jego, no. Ale nagram sobie z tobą story, mogę? Pewnie. I z kamerzystą, mogę? Popraw sobie włosy, bo ci się rozodopłam. Zobaczę. Okej. Dziękuję. Nagrywamy storkę. Tak. Wszystko musi być udokumentowane, moi kochani, żebyście również mogli zobaczyć to w social mediach. Bęk. I teraz. No i my najładniejsi. Tutaj, oczywiście. My najładniejsi na świecie. Bęk, bęk. Pozdrawiamy. A to Brzydal. I Brzydal. No. A tak, a my najpiękniejsi. Bęk, bęk. Ściskamy. O. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.